Szanowni Państwo, pozwólcie, że przedstawię protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej. Komisja Stypendialna w składzie przewodniczący pan Jerzy Tkaczyk, członkowie Adrian Jaśkiewicz, Łukasz Kortas, Barbara Miłkowska rozpatrzyli kolejno złożone wnioski o udzielenie stypendium na tym gminy. W kategorii gimnazja wpłynęło 33 wnioski, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wpłynęło 14 wniosków, w kategorii studenci 10 wniosków. Komisja rozpatrzyła pod kątem kryteriów określonych regulaminem i wytypowane właśnie osoby do otrzymania tego stypendium to są te, które uzyskały największą ilość właśnie kryteriów. A teraz zapraszam najlepszych z najlepszych, dziesiątkę gimnazjalistów. Tutaj na scenie. Z gimnazjum w Żeliszczewie stypendium otrzymuje Kamila Czura z miejscowości Żeliszczewo. Zapraszam serdecznie. Magdalena Kiusz z miejscowości Żeliszczewo. Martyna Klaus zamieszkała w Lidlinie. Martyna Rosiunka zamieszkała w Połchowie. Zuzanna Stupińska zamieszkała w Murzezinie. Angelika Bach, gimnazjum w Żeliszczewie, a zamieszkała w Żeliszczewie. Maciej Weselny z gimnazjum w Żeliszczewie zamieszkał w Żeliszczewie. Natomiast w gimnazjum w Murzezinie jest to Natalia Turzyńska ze Smolna. Kinga Konkel z Murzezina. Oraz Olina Karśnia z Łebcza, która uczęszcza do gimnazjum we Władysławowie. Zapraszam pana wójta i panią przewodniczącą do dokonania wręczenia stypendiów. Aleksandra Bliźniów z Żeliszczewa. Thank you.
stypendium. Wszystkiego dobrego w dalszej nauce. Zapraszam pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni goście, rodzice, nauczyciele i ci wszyscy, którzy otrzymali dzisiaj wyróżnienie w postaci stypendium. Wyniki, które osiągnęliście, są bardzo wysokie, ale nie tylko wyniki były oceniane. Wasze zaangażowanie w prace publiczne, społeczne, działalność społeczną, aktywność na rzecz drugiego człowieka były też jednym z elementów oceny waszej pracy, waszego zachowania i podejścia do spraw, które nas otaczają i drugiego człowieka. Gratuluję w imieniu nas wszystkich waszego sukcesu. To jest wasza praca, to jest wasz dorobek i mam nadzieję, że przyniesie to oczekiwane efekty. Przede wszystkim dla was ta wasza praca zaowocuje tym, że będziecie mieli kiedyś bardzo dobrą pracę, że będziecie szczęśliwi ze swoich zawodów, a wasi rodzice i my będziemy dumni, że mamy takich wybitnych przedstawicieli. Życzę wam również wielu wspaniałych osiągnięć w waszym dorosłym życiu, żeby to się również przełożyło profitem dla gminy Pusk. Wszystkiego dobrego. Czy ktoś chciał zabrać głos z państwa? W imieniu wszystkich nagrodzonych stypendystów chciałabym podziękować Radzie Gminy Puck, panu wójtowi, pani dyrektor Miłkowskiej, że dostrzegają uczniowski trud, pracę i poświęcenie, a te stypendia są dowodem docenienia naszych osiągnięć. Jednocześnie chcę zapewnić, że otrzymane stypendia traktujemy wszyscy jako zobowiązanie do dalszej i jeszcze lepszej pracy. Dziękuję.